Gmina Czyżew gościła swojego honorowego obywatela, profesora Henryka Skarżyńskiego. To światowej sławy laryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Po spotkaniu z młodzieżą lokalnych szkół, profesor udał się do Muzeum Ziemi Czyżewskiej przy ulicy Kolejowej, gdzie odbył się briefing prasowy. Ten rozpoczął się od krótkiej części artystycznej z wątkami z życiorysu profesora Skarżyńskiego w wykonaniu czyżewskiej młodzieży. A gdy byłem już w drodze, sam nie wiedząc kiedy i czemu, przypomniałem te oczy, przyziemnie śledzące mą zadumę i wpatrzone we mnie tym wszystkim, czym się można wpatrzyć w świat i dalej. Główną częścią spotkania była promocja książki autorstwa profesora Henryka Skarżyńskiego pod tytułem Powrót Beethovena. Jest to fabularyzowana opowieść pokazująca naukową i życiową drogę profesora Skarżyńskiego. W tej książce pokazany jest wymiar i otoczenie, jak można dziś w współczesnym świecie próbować przejść, pokazać pomysł, jego realizację i następstwa. Te następstwa to osiągnięcia prawdziwe kariery moich pacjentów, które są też tutaj pokazane. Są pokazane przez pryzmat ich rozwoju słuchowego, językowego, ich osiągnięć w różnych zawodach, w zawodach medycznych. Pokazane są również w wymiarze artystycznym i w tym wymiarze nam się jawi powrót wielkiego artysty, do czego przyczyniliśmy się. Przyczyniamy każdego dnia. Od 18 lat wykonując najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. I to jest wielkie zasługę Instytutu, którym kieruje od początku jego istnienia i Światowego Centrum Słuchu. Po briefingu profesor zwiedził Czyżewskie Muzeum oraz dokonał pamiątkowego wpisu do Księgi Gości.